Czym były CPN? Oczywiście, pierwsze skojarzenie to stacje paliw, ale oczywiście temat jest szerszy. CPN to Centrala Produktów Naftowych, polskie przedsiębiorstwo, które zajmowało się magazynowaniem, transportem i dystrybucją przetworów naftowych szczególnie oczywiście paliw płynnych, ale też smarów i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów silnikowych. Oczywiście. Początek to już 1944 rok, a dokładnie 14 sierpnia 1944 roku, kiedy to powstała organizacja nazwana Polski Monopol Naftowy. A już 3 grudnia 1945 roku powołano przedsiębiorstwo państwowe Centrala Produktów Naftowych. Później te nazwy się zmieniały, jednak ten CPN, ten główny człon pozostawał. I był nim aż do roku 2000, kiedy to zmieniono nazwę handlową na orlen. Więc to przedsiębiorstwo miało zajmować się wszystkimi elementami dostarczania produktów naptowych do przedsiębiorstw oraz do osób prywatnych. Wspomniane magazynowanie, transport, dystrybucja, i hurtowa, i detaliczna, paliw, smarów, olei do pojazdów silnikowych, ale też do jednostek pływających czyli takie zebranie w jednym miejscu, w jednym przedsiębiorstwie, właśnie tego całego obiegu tych produktów powstałych z ropy naftowej. Oczywiście najczęściej, kiedy myślimy o cpn to widzimy ten efekt końcowy czyli stacje paliw. Oczywiście ilość stacji paliw i dostarczanej ilości paliwa rosły. Z czasem i to bardzo szybko, zwłaszcza od lat 70., kiedy ta motoryzacja w Polsce zaczęła rozwijać się bardzo mocno. Co ciekawe, CPN to przedsiębiorstwo przez wiele lat było, można powiedzieć, w różnych rękach. Trafiało z jednego ministerstwa do kolejnego ministerstwa, było w Ministerstwie Handlu Wewnętrznego, później było w Ministerstwie Górnictwa, następnie przeszło do kolejnego ministerstwa. I kolejnego, i kolejnego. Był to dosyć łakomy kąsek, jeśli chodzi o zarządzanie tym przedsiębiorstwem. No więc raczej dążono, żeby być w jego strukturach, oczywiście w tych wysoko postawionych. Trzeba jednak pamiętać, że to paliwo było dostarczane nie tylko do osób prywatnych, tylko głównie właśnie dla przedsiębiorstw. Osoby prywatne miały gorzej. Tutaj one musiały często zdobywać paliwo i inne potrzebne materiały eksploatacyjne w sposób równoległy do tego, co oferowało państwo, czyli na przykład pozyskiwało je z zakładów państwowych. Trzeba było sobie radzić. I to pozyskiwanie z zakładów państwowych wyglądało inaczej, niż sobie niektórzy z nas, nie znający tamtych standardów, wyobrażają. Początkowo było tych stacji niewiele. W 1945 roku było to 26 stacji paliw, w roku 50 415, w roku 60 1005, w roku 1970 1115 stacji i oczywiście ta liczba cały czas wzrastała. A pod koniec lat 90 tych stacji było ponad 1400. Tutaj bardzo ważnym elementem było również rozwijanie infrastruktury. Która oczywiście musiała być budowana po wojnie od nowa. I tutaj, na przykład, w latach 60., powstał polski odcinek ropociągu Przyjaźń, ale równie ważny był również symbol, logo, znak towarowy, który pojawił się w 1967 roku i był to projekt polskiego plastyka Ryszarda Bojara. To logo no, znają chyba wszyscy starsi, którzy te litery wpisane w kwadrat, prostokąt doskonale Znają. Bazy paliw płynnych dostarczały paliw do przedsiębiorstw, do tych zakładów państwowych. Stacje paliw dostarczały też to paliwo zwykłym odbiorcom. Oczywiście w czasach, kiedy były niedostatki paliwa, pojawiły się kartki, pojawiły się ograniczenia, z tym też sobie radzono. Najczęściej odległości pomiędzy stacjami były. Najczęściej odległości pomiędzy stacjami wynosiły ponad 22 km. Może się nam to dzisiaj wydawać dużo, ale trzeba pamiętać, że zaczynano naprawdę od niewielkiej ilości stacji. Około 1 trzecia tych stacji była czynna całą dobę, reszta pracowała na dwie zmiany, czyli była dostępna 16 godzin dziennie. Więc jak na ówczesne czasy, naprawdę fajnie. Oczywiście wzrastała też ilość sprzedawanego paliwa. Na każdej stacji. I w 1960 roku średnio każda stacja rocznie sprzedawała 421 ton paliwa. W roku 1970 tego paliwa każda stacja, tak średnio, rocznie sprzedawała około 1031 ton, a już w roku 1980 było to 2039 ton rocznie na każdej stacji. Oczywiście, uśredniając, więc zwiększała się ilość stacji, ale też zwiększała się ilość sprzedawanego paliwa. Na co się to złożyło? Już wspomniałem, że rozwój motoryzacji, samochodów było coraz więcej, coraz więcej było też ludzi, rozwijał się też transport publiczny oraz transport towarów. Tutaj jednak to szło szybko do przodu, to państwo stawało się coraz bardziej nowoczesne. I jakby to dzisiaj nie brzmiało, to musiało w jakiś sposób te swoje towary, których było coraz więcej, przewozić. Do tego oczywiście bardzo mocno zwiększała się mechanizacja rolnictwa. Traktory, kombajny, inne wyposażenie to wszystko pojawiało się w bardzo dużych ilościach, i, te, i to rolnictwo też wchłaniało gigantyczną ilość paliwa, więc zwiększała się ilość stacji i zwiększała się sprzedaż paliw. No oczywiście nie tylko paliw. W ówczesnej rzeczywistości, gdy funkcjonowanie przedsiębiorstw odgórnie sterowanych nie zawsze było dobre, to jednak CPN działał raczej OK. Dostarczał prawie tak, jak trzeba, i tam gdzie trzeba. Oczywiście z tymi dodatkowymi problemami ludzie sobie radzili po swojemu. Nie ma stacji, nie ma paliwa, ale może jest znajomy w Pegierze. Albo jakiś znajomy, który jeździ starym 29, gazem, albo jakimś innym pojazdem w zakładzie państwowym i ma troszkę tego zaoszczędzonego paliwa, czy też smarów, olejów. No, ludzie są ludźmi, musimy sobie pomagać i tak to działało. Ale jednak CPN mógł, był w stanie dostarczyć tą ilość paliwa. Czy to. Do stacji do osób prywatnych, czy też do przemysłu zakładów państwowych, raczej w odpowiedniej ilości. Choć, trzeba pamiętać, że nadal była to gospodarka niedoborowa, gospodarka, w której no, tych rzeczy brakowało, paliw również. Dlaczego zlikwidowano, czy też raczej zmieniono nazwę? Myślę, że chodziło o to, żeby odciąć się od przeszłości. Szkoda. Ponieważ ta nazwa mogłaby zostać przynajmniej na stacjach paliw, już nie mówię o całym tym aglomeracie, o tej całej firmie, którą dzisiaj jest Orlen. Niech całość nazywa się Orlen, ale może te stacje mogłyby się tak nazywać. I moglibyśmy powiedzieć, nawet dzisiaj, jedziemy na CPN, byłem na cpn -ie. A teraz, no niestety, jest to niemożliwe. Chociaż chyba powstały takie stacje. Które niejako właśnie się tak nazywają, i są to stacje Orlenu. Nie wiem, poszukam, jak coś to wrzucę w komentarzu. Więc CPN to było przedsiębiorstwo, które było o wiele większe, miało o wiele szerszy zakres działalności niż same stacje paliw. Ale te stacje paliw były tym elementem, z którym zwykli ludzie mieli najwięcej do czynienia i dzięki temu, że CPN dostarczał też tych. Paliw, że ta centrala dostarczała też paliw i innych produktów z ropy naftowej do sektora zakładów państwowych, ludzie mogli jakoś sobie radzić. Na dzisiaj dziękuję, zapraszam ponownie.